Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A na zegarze 6 minut po godzinie 9. Rządy pieniądza. Justyna Golonko, zapraszam. My powiemy dziś o budżecie na przyszły rok, o ciekawych wynikach ankiety wśród ekonomistów. O tym porozmawiamy. Zapytam, czy cięcia stóp procentowych możemy spodziewać się jeszcze w tym roku. O tym porozmawiam z naszymi ekspertami, ale także o tym, o energii OZE, która bije rekordy, i sprawdzimy, czy OZE może zastąpić węgiel. A w naszym studiu są nasi goście. Mariusz Adamiak, ekonomista z banku PKO BP. Dzień dobry. Dzień dobry. I Adam Ruciński, ekonomista i szef BTFG. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś zbierze się rząd, który rozpocznie pracę nad przyszłorocznym budżetem. Projekt zostanie przedstawiony wczesną jesienią, takie są zapowiedzi. Nasza gospodarka odbija, ale zagrożeń nadal jest sporo. W Europie mamy coraz większe spowolnienie. Niemcy są w technicznej recesji. To będzie trudny budżet, pan Mariusz Adamiak? No będzie trudny z kilku powodów. Oczywiście częściowo to nie wiemy, jakie będą warunki makroekonomiczne, bo żyjemy w takich czasach, że jedyne, co jest pewne, to to, że jest duża niepewność i ona pewnie pozostanie z różnych powodów. Wojny, ale nie tylko. Natomiast no, warto mieć na uwadze, że budżet będzie ma duże wyzwania od strony przychodowej związane z Polskim Ładem, ponieważ zostały obniżone podatki i to już widać po prostu w dochodach budżetu. Również no, mamy wydatki spore związane z różnymi tematami, czy to tematami społecznymi, też częściowo pojawiającymi się w kampanii wyborczej, zapowiedziami, ale także takimi, które mogą pojawić się nowe. Także no ten budżet będzie na pewno nie najłatwiejszy do spięcia na kolejne lata, na kolejny rok. I jestem no bardzo ciekaw, jak rzeczywiście ten projekt będzie wyglądał. Pan Adam Ruciński, te największe wyzwania? No myślę, że największe wyzwania dopiero przed nami. To znaczy ten budżet, który teraz zostanie, na którym trwają prace, to jest taki budżet wstępny. Pierwsze dyskusje. Nie należy zapominać o tym, że przed nami jeszcze ta prawdziwa walka wyborcza, co oznacza, że obietnice, które zostaną złożone jesienią, będą musiały być w tym budżecie uwzględnione. I dopiero wtedy ten budżet tak naprawdę będzie głosowany. I tak naprawdę gra toczy się o to, jakie obietnice zostaną wpisane jako koszty stałe, to znaczy nie jako jednorazowe wydatki typu nagroda dla określonych grup, ale podniesienie kwot stałych, czyli tych sztywnych kwot, które zwiększają wydatki z budżetu. No bo jak sami wiemy, niepewność co do wpływu do budżetu jest bardzo duża, ale też trzeba też powiedzieć uczciwie, zawsze była, to znaczy rzadko się zdarzało okresy, gdzie można było powiedzieć, że budżet będzie spokojnie się zepnie, wiemy na czym stoimy, no ekonomia ma to do siebie, że tych czynników niepewności zawsze jest dużo. Oczywiście myślę, że największym czynnikiem niepewności nadal jest wojna w Ukrainie i to, co się wydarzy, tak? Świat by zupełnie się zmienił, przynajmniej ta część świata, czyli Europa, jeżeli wojna w Ukrainie by się zakończyła, ale stan mamy, jaki mamy. I mamy stąd tak wielką niepewność. Tak. Panowie, Polski Instytut Ekonomiczny prognozuje, że PKB w tym roku wzrośnie o 0,8%, a w przyszłym roku, w 2024, wzrost gospodarczy wyniesie już 2,2%. Czego panowie się spodziewają w przyszłym roku? Pan Mariusz Adamiak? Oby tak było, bo to będzie oznaczać, że w przyszłym roku będziemy rośli najprawdopodobniej dużo szybciej niż Unia Europejska, a w szczególności strefa euro. Bo te 2,2 to dobry wynik. To byłby dobry wynik. Wszystko na to wskazuje, że rzeczywiście gdyby to tak było, to byłby dobry wynik. Widziałem ostatnio prognozy Deutsche Banku, które pokazują w Niemczech okolice recesji 0,5% w tym roku, w przyszłym roku odbicie 0,5%, czyli te 2 lata z grubsza na zero. W Polsce rzeczywiście są szanse na to, że
trzeci kwartał, czwarty to już będzie odbicie i że ono będzie kontynuowane w roku przyszłym. Taki wzrost rzędu 2-3% byłby bardzo przyzwoitym wynikiem. No pamiętajmy też o tym, że oczywiście Adam nie jest to Ruciński. Wzrost gospodarczy naszych marzeń, ale za nami COVID-19, wojna w Ukrainie i perturbacje z tym związane, inflacja między innymi, walka z inflacją, czyli podniesienie stóp procentowych, te wszystkie procesy się nakładają, mają olbrzymi wpływ na gospodarkę, co oznacza, że jeżeli mówimy o wzroście gospodarczym rzędu 2% w przyszłym roku, to powinniśmy mówić o tym wzroście na tle, myśląc cały czas o tym, co jest za nami. A to są naprawdę bardzo poważne wydarzenia w gospodarce, czy to światowej, czy polskiej. Zatem z tego punktu widzenia jest to dobry wzrost. Ja też tak uważam. I uważam, że w ogóle druga połowa obecnego roku będzie tym okresem większej jeszcze stabilizacji i podnoszenia się polskiej gospodarki. W przyszłym roku faktycznie ten wzrost będzie już wyższy. Mniej więcej tak, jak prognozuje właśnie Instytut. I to będzie dalszy rok, gdzie będziemy musieli z jednej strony też myśleć o tym, by jednak znosić te tarcze antyinflacyjne i jednocześnie też myśleć i walczyć z inflacją, która nadal będzie relatywnie wysoka, poniżej 10%, ale jednak nadal wysoka, nie będzie to cel inflacyjny. No i właśnie przechodzimy do inflacji, bo to chciałam panów zapytać. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali o ciekawych badaniach, wynikach ankiety. Otóż blisko 90% ekonomistów uważa, że jeszcze w tym roku inflacja w Polsce spadnie poniżej 10%. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Obserwatora Finansowego. To jest portal Narodowego Banku Polskiego. Wzrósł odsetek ekspertów prognozujących cięcia stóp procentowych już w tym roku. I to są wzrosty, uwaga, o prawie 20%. Jakiego ruchu wy się spodziewacie, panowie, jeśli mówimy o stopach procentowych? Pan Mariusz Adamiak. Widać po wypowiedziach członków Rady Polityki Pieniężnej, w tym prezesa, że jest duża chęć na to, żeby ten cykl obniżek stóp procentowych rozpocząć już w tym roku. Nie jest to wykluczone. Ja bym powiedział tak trochę przewrotnie, że wolałbym, żeby warunki ekonomiczne nie pozwoliły na te obniżki stóp procentowych. Wyjaśnię dlaczego. Chciałbym, żeby inflacja rzeczywiście spadała i według naszych prognoz ona również spadnie do jednocyfrowego poziomu już we wrześniu. Na koniec roku to będą okolice 8% według naszych szacunków. Natomiast przed chwilą dosłownie mówiliśmy o tym, że spodziewamy się całkiem solidnego odbicia gospodarczego już w drugiej połowie roku. Ta pierwsza połowa roku to będą okolice zera. Była minimalna recesja w pierwszym kwartale. Drugi będzie koło zera i druga połowa roku to już odbicie. I w takich warunkach, przy bardzo silnym rynku pracy, rekordowo niskim bezrobociu, też rosnących płacach, ale wciąż, tak jak pan Adam Ruciński powiedział, wciąż jednak wysokiej inflacji, spadającej, ale wysokiej i spadającej do celu dopiero gdzieś w perspektywie 2025 roku i w to takich optymistycznych założeniach samego NBP-u, być może te dobre warunki ekonomiczne właśnie sprawią, że tych obniżek nie będzie. Bo na przykład może się okazać tak, że ta gospodarka nie odbije w drugiej połowie roku, czego nie zakładamy i rzeczywiście wtedy przy spadającej inflacji przydałoby się ją trochę podgrzać, podstymulować i te obniżki stóp procentowych mogą nastąpić. Słuchają natomiast nas też mam te nadzieję, osoby, które mają kredyty oczywiście, i to się nie uśmiechają. Tak, tak, tylko oczywiście chcielibyśmy tego, ja wiem, żeby, że tego się nie da połączyć. Chcielibyśmy tego, żeby później już ta inflacja na tyle trwale spadła, żeby te stopy procentowe mogły zostać obniżone na trwale, na wiele lat, czy też dziesięcioleci, na niski poziom i żeby wszyscy właśnie mogli tanio zaciągać kredyty, choćby na mieszkania. Ja myślę, że te stopy rzeczywiście mogą zacząć padać w tym roku. Chciałbym, żeby te okoliczności makroekonomiczne, o których wspomniałem, powodowały, że nie będzie trzeba tych stóp ciąć w tym roku. Można będzie spokojnie poczekać do przyszłego roku i w przyszłym roku spokojnie zacząć przy coraz niższej inflacji i wciąż dobrym wzroście gospodarczym cykl obniżek stóp procentowych. Pan Adam Ruciński. Ta ankieta jest o tyle ciekawa, bo ja też sam miałem przyjemność odpowiadać na tę ankietę. Jestem jednym z jej uczestników. Tak, jednym z jej uczestników. Ale dlatego chciałbym zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny element, żebyśmy byli dobrze zrozumieni. Jedno pytanie, to główne pytanie jest dość oczywiste, znaczy czy inflacja spadnie poniżej 10% w tym roku, to moje zdanie jest takie, że rzeczywiście spadnie. I to myślę, że jest oczywiste. Natomiast niektóre pytania budzą takie emocje. To znaczy było chyba pytanie,
które jest tam podane, czy dojdzie do obniżek stóp procentowych, tak? I niektórzy mogą to interpretować w ten sposób, że to analitycy albo osoby wypowiadające się rekomendują obniżenie stóp procentowych. Natomiast chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że to należy rozdzielić te dwie rzeczy, znaczy czy zostaną obniżone, prawdopodobieństwo, tak, ocena własna, od tego, czy się rekomenduje. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, tak, jak ja odpowiedziałem. Ja uważam na przykład, że w tym roku Rada Polityki Pieniężnej, moim zdaniem, będzie chciała obniżyć stopy procentowe i taka była moja odpowiedź. Uważam, że Rada Polityki obniży stopy procentowe. Natomiast nie uważam, że to jest dobre posunięcie. Gdybym ode mnie to zależało, gdybym ja był członkiem Rady Polityki Pieniężnej, ja bym obniżył stopy procentowe. Zastanawiałbym się pewnie na początku przyszłego roku. Tak, rozważałbym bardzo, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności. Na co zwracam uwagę, że będziemy okres zimowy mieli za sobą. To jest okres szalonej niepewności z punktu widzenia energetycznego. Będzie wiosna, będziemy mieć nowe spojrzenie na to, co dzieje się w gospodarce. Mamy też, pamiętajmy o jedno, mamy cały czas aktywne tarcze antyinflacyjne, zerowy VAT na żywność, co oznacza, że używając pewnej przenośni, no pytamy się o pogodę w jakimś kraju, ktoś mówi, możesz wyjść w krótkim rękawku, ponieważ pomidory dojrzewają. Okej, dojrzewają, tylko one dojrzewają w szklarniach. Jak będzie okres, gdzie one będą dojrzewały na świeżym powietrzu bez tej ochrony, możemy powiedzieć, możesz wyjść w krótkim rękawku. I podobnie jest jakby z decyzjami. My pamiętajmy, cieszymy się z tej inflacji. Ja podkreślam, ja również się cieszę z tego, że inflacja spada w tym roku i spadnie to poniżej 10%, ale mam cały czas z tyłu głowy i zdaję sobie z tego sprawę, że to jest trochę wspomagane, na przykład poprzez aktywne tarcze antyinflacyjne. Panowie, ale podkreślmy to jeszcze, bo ja przypomnę, że Rada Polityki Pieniężnej oficjalnie przecież nie zakończyła cyklu podwyżek stóp. Pan Mariusz Adamiak. Tak, i bardzo dobrze, dlatego że bardzo dobrze, że nie powiedziała tego w sposób jednoznaczny, ponieważ tak jak tu już kilkukrotnie wspomnieliśmy, jest wiele takich czynników, które powodują dużą niepewność, ale też to bardzo słusznie pan Adam stwierdził, że też mam jeszcze cały szereg działań, które tą inflację zbijają, one prędzej czy później będą musiały zostać usunięte. Jeszcze dodałbym jeden element, o którym nie wspomnieliśmy. W tym tygodniu będą posiedzenia banków centralnych najważniejszych na świecie, Europejskiego Banku Centralnego, amerykańskiego Fed, EBC, na pewno podwyższy stopy procentowe jeszcze. Amerykański Fed być może teraz, a być może w lipcu jeszcze podniesie te stopy. W związku z tym jeszcze sporo banków centralnych jest w takiej fazie podwyżek stóp procentowych. To też ma wpływ na decyzje innych, bo to oddziałuje na rynki finansowe. Także przyłączam się tutaj do głosu pana Adama, że obniżki bardzo prawdopodobne albo co najmniej prawdopodobne. Natomiast no pewnie tu jakaś taka roztropność, taka, żeby poczekać do tej wiosny, choćby właśnie z punktu widzenia tego, jak energetyka, jak te ceny surowców energetycznych, energii elektrycznej będą się kształtowały, to byłoby wskazane. I jeszcze wracając do tego, co ja powiedziałem, że jeżeli gospodarka rzeczywiście odbije, to naprawdę będzie można komfortowo poczekać. Przechodzimy do innego tematu i ja mam też bardzo ciekawe badania. Badania te kolejne przeprowadziła Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, no i wynika z nich, że blisko 90% młodych Polaków spodziewa się wyższej emerytury niż prognozuje ZUS, no i uważają oni, że ta prognoza, którą słyszą, ta prognoza ZUS-u jest niedoszacowana. Skąd może wynikać takie optymistyczne podejście? Pan Adam Ruciński się uśmiecha tutaj. No pani redaktor. Z młodości, ja wiem. Dokładnie odpowiedziała pani na pytanie. Przede wszystkim osoby młode mają inne zupełnie podejście, nie myślą o emeryturze, jakoś to będzie. I to też nie jest nic złego, tak? No osoby młode też mają inne podejście do życia, są bardziej odważne. Pamiętajmy o tym, że nie obwiniajmy ich za to. Znaczy ja oczywiście mogę powiedzieć jako finansista od wielu, wielu lat, że trzeba być roztropnym, trzeba myśleć o emeryturze. Natomiast z drugiej strony, pamiętajmy, że zwracamy się do ludzi młodych. Oni chcą podbijać często świat. Oni wierzą w to, że się uda, że może zrobią, otworzą swój własny biznes, że może znajdą super miejsce pracy. To jest naturalna cecha ludzi młodych i też jakby nie oszukujmy się, że to zmienimy. Ale ja tu mam konkretę, bo tak, prognozowana przez ZUS stopa zastąpienia, czyli ten stosunek wysokości przyszłej emerytury do ostatniego wynagrodzenia, jak wiemy, może wynieść w 2060 roku około 25%. I tak,
połowa młodych, tych młodych dorosłych, szacuje przyszłą stopę zastąpienia na co najmniej 70%, a niemal 30% spodziewa się, że ich emerytura wypłacana z ZUS-u będzie co najmniej w takiej wysokości, jak ich ostatnie wynagrodzenie. Czyli nie mówimy tutaj, tak, że ja będę miał własne pieniądze odłożone gdzieś na swoim koncie, tylko mówimy o emeryturze wypłacanej z ZUS-u. Ale nasza zamożność będzie większa. Jakbyśmy na przykład mówili o tym, jaką część wynagrodzenia na przykład średniego otrzymamy, nie wiem, 20 lat temu, a obecnie, to jest zupełnie inna siła nabywcza. Myślę, że nawet gdybyśmy ta stopę zastąpienia obecnej mieli niższą, to i tak siła nabywcza i komfort życia tych osób byłby znacznie większy. To jest bardzo ważny element i za 20 lat również tak będzie. To będzie zupełnie inny poziom. Pamiętajmy, my jesteśmy w czołówce krajów jakby światowych. My wiem, że my gonimy Europę Zachodnią pod względem zamożności, mamy ten cel, bardzo dobrze, ale jak spojrzymy na cały świat, na zamożność wielu ludzi, na świecie, to Polska jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I teraz tak, i oczywiście takie audycje, takie jak ta na przykład, które zwracają uwagę, są bardzo ważne. Powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę, uświadamiać za wszystkie te osoby, że powinny jednak myśleć o tej emeryturze. Ale z drugiej strony też mamy taki nierozwiązany do końca problem, tak? Na przykład umów tak zwanych śmieciowych, tak? Które nie są uzusowane. I to też jest jakby część tego na rzecz naszego życia gospodarczego, tak? Bo z jednej strony możemy mówić sobie, należy uświadamiać osobie młode, tak? Ale z drugiej strony, no my też po cichu w jakiś sposób tolerujemy umowy dla osób, zwłaszcza tych młodych, o których pani redaktor wspomniała, które jakby idą naprzeciw, mówią, słuchajcie, nie zbierajcie tych pieniędzy, bo z ZUS-u nie płacicie, tak? Poniekąd udając przez nas, że te umowy śmieciowe są faktycznie umowami takimi tymczasowymi, ad hoc robionymi. Panowie, bardzo dziękuję. Przenosimy się na konferencję o projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej właśnie na rok 2023. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Wynika, że